Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku GTA. Słuchajcie, postanowiłem sobie przed chwilą, że ogólnie dorwę wreszcie ten konwój. Chciałem się troszeczkę do niego zbliżyć, aczkolwiek właśnie stało się to, co się tutaj stało. Ta akcja, którą zawsze olewałem, ponieważ... Tak, to jest ta miejscowa, którą zawsze mijałem, jak robiłem Taxi Challenge i zastanawiam się, co się tutaj będzie działo. Jest coś o motywie zabrania całej kasy, nie jestem pewien, o co chodzi. Mówiliście mi, że to jest nawiązanie do jakiegoś filmu. Nie ma bata, muszę wziąć ten case. Ja jestem martwym gościem. O, gościu wykitował jeszcze. No dobra, okej. Okay. Oni też tam poumierali. Jezus Maria. Co tu się w ogóle stało? Ja nie jestem pewien, czy chcę nawet wiedzieć. Martwy pies tutaj jeszcze jest. What the fuck? Shotguna jakiegoś zebrałem. No, dwa martwe psy nawet są. No dobra, jakaś hardkorowa strzelanina się tutaj rozegrała. Czemu ja mam wrażenie, że beknę za to, że się do tego tutaj wmieszałem? No, jestem prawie pewien, że beknę za to, że się do tego wmieszałem, no ale cóż, trudno. W każdym razie, jedzie ten cały konwój wojskowy, zastanawiam się, czy uda mi się go w ogóle w tej chwili dorwać, ponieważ, wiecie, on jest cały czas w ruchu i ja myślę, że to jest właśnie tak zrobione, że on po prostu... A, no właśnie, kurwa, ktoś musiał mnie tu zacząć napierdalać, nie? Koledzy chyba związani z tym hajsem, który zabrałem. Ktoś tam jeszcze do mnie strzela? Ktoś tam jeszcze żyje, ten żyje, dobra, już nie żyje. Okej, okay, postrzelałem chwilę. Koledzy trochę mi zaczęli napierdalać, trochę mi życia zabrali. Stanowili pewne tam umiarkowane zagrożenie, ale na szczęście się go pozbyłem. Szybę mi zniszczyli, zabiłem królika, Jezus Maria. Zabiłem jakąś pianterę. Same kurwa złe rzeczy się dzieją w moim życiu. Ja jestem złym człowiekiem, to tak po pierwsze. Ale... Dobra, nie przejmujmy się już tym może. Po prostu jedźmy po ten pieprzony konwój, który właśnie... Mam nadzieję, że nie zniknie, ponieważ zawsze jest tak, że dopiero... Jak ten konwój jedzie, coś tam przewozi, to można go dorwać. To można go dorwać. Jak on dojedzie do swojego celu, czy gdzieś tam, on właśnie znika. I to jest taki minus. To jesteśmy teraz właśnie na tej trasie, którą by objął taksówkarz i jak widzicie, miałby na pewno mniejsze problemy z przejechaniem tego. No ale kto kurwa idzie po mniejsze problemy? Na pewno nie taksówkarze w tym mieście. Konwój się cały czas niestety porusza, ja nie wiem jak on będzie jechał trasą. Zaraz mam nadzieję się tak ustawię, że go będę w miarę w stanie normalnie dogonić. Jadę samochodem z naszego tutaj Cat Santos. Cat Venturas, nie jestem pewien tutaj. Cat Venturas to jest nazwa, którą ktoś inny zaproponował. To też ma pewien sens. O Jezus Maria, serio. Dobra, damy radę. Jakoś się tu wyprostuje. Tutaj za chwilę chyba wjedziemy w ogóle na jakąś normalną drogę, tak mi się wydaje. Nie, to nie jest normalna droga. Tylko jest po prostu mniej górska. Dobra, nic, zapierdalamy za tym konwojem. Bardzo fajnie by było go jednak przejąć, zanim nam ucieknie. Samochód jakoś w miarę daje radę. Troszeczkę go pokrzywiłem, ale to chyba... Nie zrobię na większej różnicy. Bo Jezu, co się z tym zwierzęciem stało? Nie ma maski. Kurwa, ledwo co mam w ogóle jeszcze w tym samochodzie. Gdzie ten konwój? O Jezus Mary, on gdzieś teraz... On wjeżdża do bazy wojskowej. On kurwa wjeżdża do bazy wojskowej. I mogę się pocałować w dupę z moim konwojem. A zresztą zaraz pewnie zobaczycie, że konwój zniknie. Wyjebie mi taką informację w prawym górnym rogu pewnie, że... O, sorry Bombel, ale konwój już zniknął, wjechał do bazy. Tam jest chyba wjazd do bazy, gdzie on tam się zbliżał. Tak mi się przynajmniej wydaje. No god donut! Wszystko przez to, że byłem tak daleko, tam w okolicach tego kościoła całego. Gdzie odwoziłem najebańca. Tutaj jakie kurde, o! Kolejni goście na motocyklach, którzy chcą mnie zajebać, dobra. Niech giną! Też oni pewnie teraz dostaną jakieś turbo prędkości z dupy, dogonią mnie, zaczną strzelać, co? Jak to zwykle w tej grze bywa. Jest jeszcze ten konwój? Oczywiście, kurwa, że nie ma. Ja pierdyle! Jestem niepocieszony. Jestem bardzo, kurwa, niepocieszony, niezadowolony. Dobra, to zrobimy to inaczej. Zamienimy się na Franklina, który, jeżeli dobrze pójdzie, to standardowo będzie opalał swoje czarne dupsko w swojej tam rezydencji. Miejmy taką przynajmniej nadzieję. Jeżeli tak, to zrobimy sobie małą pauzę. Nie! Gościu gdzieś, kurwa, jedzie!
No co za gnida, jedzie czy... O! Co się stało? Aha! Dobra, no tak, on mówił, że on śledzi jakiś gości. Bracia O'Neill, tak, to ci tutaj... Kuzynko jebcy, wieśniaki. Dobra, ścigaj braci O'Neill, ale czy mam ich zabić, czy... Jeszcze Trevor się pojawi? Jesus, dobra, dzwonimy. Widzę, że gra nas hardkorowo w jakąś akcję wrzuciła, to sobie odpoczynku nie będzie. North of 2 miles. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo. But one of your roomies told them that you was gone. Aha. Okay, so, if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, Canyon Raton. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper? Yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey, dog, can you like get on? O Boże! What the fuck? Dałem radę? Dobra, dam hey, chyba dog, radę. Can you like get on it? Cause these dudes is rolling hard. We're 5 minutes Zgubiłem out from the ich. Dobra, i oni jeszcze tutaj gdzieś kurwa ja... Zgubiłem ich, ja pierdolę, no! Misja nieudana? To mi się kurwa... Misją się to stało? Serio? Od kiedy? Powtórz to gówno. Jezus Maria. O, widzę, że mnie w kompletnie inne miejsce wrzuciło. Nie przeszkadza mi to. Jebane wywrotki na drodze. Kurna mać. A nie, dobra, jechałem tędy. Jak ich stuknął, panie? Jest ich 4, zajebiemy ich na lajcie. Dobra, Trevor dzwoni jeszcze raz. To w takim razie gonimy ich dalej od tego samego punktu mniej więcej. North of 2 miles. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo. But one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Canyon Raton. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper? Yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey, dog, can you like get on it? Cause these dudes is rolling hard. Dobra, wszystko wiemy. Nie mogę sobie radia zmienić, Jezus Maria. Dobra, byle ich nie zgubić, bo przedtem to niestety moje wywrotki sprawiły, że oni spierdolili, gdzie mi się podobało. Tutaj jakieś hardkorowe trasy. Jest jeleń! Kurwa! Tak jest, panowie. Pali wam się coś w silniaku. Dobra, co teraz, kurwa, z nimi? Bracia O'Neill. Fajnie, że mi się jakaś z dupy misja odpaliła, co? Fajnie. Dobra, może ja sobie wezmę jakiś karabinek, tak na wszelki wypadek. Biegniemy do samochodu. Nie, Chop, tylko się tam, kurwa, nie zbliżaj czasem. No dobra, samochód eksplodował, lovely. No, przepraszam, pali się, nie eksplodował. No, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. O! Gra przejmuje inicjatywę. Możesz, kurwa, co oni ten helikopter mają w końcu, czy? Ach, neony. Kurde, dobra. Jakaś... Udaje się na lotnisko. No dobra, okej. Okay. Czyli gra nam teraz oddaje inicjatywę wzięcia helikoptera firmowego. Wow. Tak, a kurwa kto jest firmą? Myślę, że jeżeli ktokolwiek chciałby powiedzieć Trevorowi, że firma nie jest tylko jego, ale też na przykład, o ja jestem współwłaścicielem firmy, weź że to kurwa uszanuj. To mógłby uszanować swoją odciętą rękę włożoną w dupsko. Najprawdopodobniej, jak znam Trevora. Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips! You're such a depressing cynic! Oh, poor Trevor! I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used
Firmowy, nie gadaj. Dobra, jesteśmy na miejscu, co teraz? Wsiury są, o kurwa! No dobra, okej. Ho, ho, ho! Norwi braci za nim uciekną. Dobra, mam te jakieś kurwa jelenie. A gdzie są ludzie? Tu mamy jakiegoś człowieka. Bang! O kurwa, żyje? Nie, już chyba ciepełko ucieka. Gdzie mam jeszcze człowieka? Tutaj. Cześć. Bang! Dobra, gdzie jeszcze mamy jakieś ciepełko? Tacy jesteście, koledzy, rozgrzani? Zaraz zobaczymy. O Jezus Mary, ile was tutaj biega. To same jakieś kurwa jelenie. Chowają się wśród jeleni. Siema. O! Właśnie jeszcze jeden został. O kurwa! O Jezus Maria, zajebiście, wyjebał rakietą. Unik, nie kurwa, lecimy na ziemię. Zajebiście. O cholera. Serio, przełączamy się na... A nie, mam podążać za chopem. Kurwa, włączyłem nagrywanie. Pierdolę nagrywanie, nie chcę nagrywać. Idziemy za chopem. Dobra. Chop, szukaj tego gnoja. Damy radę. Chopens, szukaj gnoja. Mógłbym w sumie popatrzeć, skąd lecą te jebane rakiety i by stykło. Ale najwyraźniej nie, to nie jest najlepszy plan. Jezus Maria, psie, czemu ty mnie zmuszasz do pływania? Nie lubię pływać. Tam jest kurwa. Tam gdzieś te rakiety lecą stamtąd, ewidentnie. Jak oni w ogóle jeszcze dalej radę tego uniknąć? Kurwa nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć. Wezmę sobie karabinek od razu, żeby gościu mnie nie zaskoczył. Chopens, szukaj go. Dobra, gościu tam kurwa stoi. Dobrze, proszę bardzo. Nie ma kurwa kolegi. Rakietnica do mojego tutaj. Do mojego arsenału. Przełączamy się na Trivora. Dobra, zabierz Franklina i Chopa. I proszę bardzo, to się nazywa skoordynowana akcja zwalczania przestępczości zorganizowana. O, jak jebło. Wsiadaj tutaj, Mugino. Nie biegaj z latarą, nie świeć tutaj po wszystkim, tylko wsiadaj. Chop też wsiądzie? Chuj, to jest najlepszy pies na świecie. Wsiada do helikoptera bez zająknięcia. Dobra, może ja akurat... Mój plan był wstępny taki, żeby przełączyć na Franklina, licząc na to, że on ogólnie będzie u siebie w domu, przespać się i po konwu jechać. No ale jak nie, to nie. Yes, I think that was Elwood, Walton, and Wynn who we killed just then. I killed Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Don, and a few other guys when I blew up the farm. So, maybe this is kind of a revenge thing. I don't know. Let's not forget that I'm the wrong party here. Yeah, you are definitely the wrong party. O Jezus Maria, lądowanie. Po waflu lądowanie. Znaczy, wyszło całkiem nieźle, nie? Tylko trochę przycharowałem. Ale damy radę. Poślizgamy się trochę po ziemi. Czemu nie? Myślałem, że mam na lądowisko wylądować. Co z tego, że ta gra robi mnie w chuja? No, dawaj, tu tym helikopterem. Doczołgajmy się tam już. No! Już dało radę, dało radę. Helping a friend in need? Come on, Chop. Come on. Oh, yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. No i co? Teraz zostaniemy Trevorem zapewne? Tak, i nawet kurwa nie mamy samochodu. Drapieżnik, strzały w głowę. Wyjebane na strzały w głowę. O, jest konwój. Wow. To jest kurwa coś, czyli konwój się pojawił. To mój plan praktycznie okazuje się, że idealnie powinien wypalić.
Miejmy taką nadzieję. Gdzie jest konwój w takim razie w tej chwili? Gdzieś tam. Myślę, że dam radę, chociaż jak on będzie jechał jakoś tak w tą stronę, myślę, że jak pojadę tutaj, to dam radę ich mniej więcej zaskoczyć, kiedy oni tam zdążą akurat dojechać. Więc zasuwamy z naszymi zielonymi neonami i rogami na dachu, kurwa. A jest dopiero wiejski tuning. To jest właściwie definicja wiejskiego tuningu, to czym ja w tej chwili jadę. Trochę tutaj może zatrząść, drodzy pasażerowie, nie przejmujcie się, jeżeli coś się wam stanie, to nic takiego. Zapierdalamy całkiem nieźle, ale naprawdę brakuje mi hajsu, żeby naprawdę Trevorowi jakiś fajny samochodzik zmontować z tego tutaj, co ma. Skoro już w sumie i tak nie za bardzo może się popisać, jeżeli chodzi o tutaj osiągi, to chociaż niech ma najlepsze części w środku. Tu jest ten przejebany samochód. Nie mam teraz czasu na walczenie z nimi wszystkimi. Może kiedyś to ogarnę, bo to trzeba się naprawdę fajnie ustawić, wymordować ich wszystkich i będzie dobrze. Jak tam ten konwój? Dobra, myślę, że dam radę ich zaskoczyć. Nie wiem, jak łatwo będzie ich rozpierdolić w drobny mak, kiedy już się na nich natknę. Mam nadzieję, że umiarkowanie będzie to proste. Co niestety nie jest pewne, ale dobra, jedziemy. Jedziemy im na spotkanie, na czoło. Albo kurwa, zrobimy jeszcze inaczej. Zatrzymamy się tutaj, wybierzemy jakąś fajną broń, na przykład karabin snajperski o ciężkiej, tej wysokiej mocy karabin snajperski. Udało się. O kurwa mać! Dobra, panie i panowie, czas rozpierdolić każdego, kto tam jest. Chociaż ich kurwa prawie w ogóle nie widzę. Ale to nic, damy radę. Nie wiem, skąd do mnie strzelają. Może trochę tutaj przebiegnijmy. Jeden jest tutaj na pewno, tam jeszcze jakiś, widzę kolegów, jeszcze jeden tutaj gdzieś zipie. Nie, tam z tyłu jeszcze się kurwa pojawili. Pytanie, czy oni będą się pojawiać kurwa w nieskończoność, czy... Dobra, kogoś tam zabiłem, jeszcze jeden się tam gdzieś chowa, frajer. Nie widzę go nawet. Nie widzę go! Pomocy! Gdzie on jest? Dobra, zniknęli! Zniknęli! Oni zniknęli, ja im nic nie zrobiłem, oni po prostu kurwa zniknęli. Panie władzo, przepraszam, to nie moja wina. Spierdalamy w takim razie. Zamordowałem około 8 ludzi. Plan całkiem wypalił. Snajperka o dużej mocy tutaj podziałała idealnie. Mam piękną, latającą na wietrze plandekę. Wygląda trochę jak mój... jak moja plandeka. Nie wiem, nie... żebyście sobie nie wyobrażali czasem, do czego ja chciałem ten tutaj kompletnie oklapnięty i latający na wietrze kawałek materiału porównać. Na pewno nie do żadnej części ciała. Proszę was. No ale dobra, jak daleko jest laboratorium? Chyba nie aż tak daleko. 1,40 km damy radę. O ile jakieś skurwysyny głupie nie zaczną nas teraz gonić, to powinniśmy sobie raczej poradzić. Oby. Dobra, droga jest prosta. Aha, przecież, kurwa, laboratorium to jest to, gdzie żeśmy metę robili. Tam jest nasze centrum operacyjne. Dobra. Pytanie, czy to się od razu w skok przerodzi? Raczej nie, ponieważ nie chcę tego skoku na ten bank robić jeszcze teraz, w tym odcinku. Ponieważ ja sobie po trochu przypominam, co tam się będzie działo i wiem, że to będzie ekstremalny rozpierdol. Dlatego na to chciałbym poświęcić tyle czasu, ile dam radę, bez przeciągania zbytniego jakoś straszliwie długości odcinka. O, jak zobaczycie, co się tam będzie działo, to się wam spodoba. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to się wam na pewno spodoba. No i zajechane, wysiądź ścienę szarówki. Jej! Proszę bardzo, ukończono. Bombowy stratek, głowca głów. Aha, wysadzić pewnie coś po drodze? No nie wiem, raczej jakbym wysadził tą ciężarówkę, to nie osiągnąłbym do końca mojego planu. Ale dzwonimy do Lestera, on pewnie powie, no, ja tu ogarnę i potem się spotkamy. Lester, the molester, bro! We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Aha, dobra, czyli już czas na naszą akcję, na naszego hajsta. Tak, skok w palito się misja nazywa. Ale jak już mówiłem, nie chcę go robić w tej chwili, bo on chwileczkę chyba trwa. Dlatego zrobimy sobie coś innego. Myślę, że na zakończenie odcinka zrobimy kolejną, drugą, najprzyjemniejszą po hajstach rzecz w tej grze, czyli rzeźnię. Ale zanim zrobimy rzeźnię, żeby nie było tak, że tutaj kończymy jakoś na szybko, to się prześpimy. Nie wiem, zawsze dobrze zrobić rzeźnię za dnia, która jest druga w nocy. No, to jak się prześpimy, akurat będzie 14. Idealnie środek dnia, tak po obiedzie, rozpierdolić parę czach.
Tak, tak. Dobry plan, dobry plan. Nie możecie się ze mną nie zgodzić. Tak więc do przodu. Zawsze mnie kusiło zrobić tutaj jedną rzecz. Nie! Na pewno nie tą! Ja pierdyle! Myślałem, że to skocznia, a tu dach jakiś był. Chociaż pewnie szłoby po tym wyskoczyć, no ale nie w takim stanie, żeby mi koło się przyblokowało. Zajebiście, jedziemy jakieś, nie wiem, 20 na godzinę. Spoko. Taka prędkość babcia do kościoła. Zaobserwowane na przykładzie mojej babci jeżdżącej do kościoła. Wiecie, ten samochód, który stoi w garażu i wyjeżdża raz w tygodniu, ewentualnie więcej, ale zawsze cel jest ten sam, kościół. Bez wyjątku. Wysiadaj, Trevor. Masz dziurę idealnie po prostu na klacie. Nie w miejscu serca może idealnie, ale mniej więcej. Ona kurwa plewi grządki. No dobra, no przydaje się ta kobieta ewidentnie. O Jezus Maria. Chciałem trafić w tego gościa. Policja tutaj gdzieś jeździ. Panowie, my tutaj nic nie robimy takiego. Kobitka chyba chciałaby jakieś małe barabara burrito burrito. Możemy o tym pogadać w przyszłości. Zabierzmy grę. Trevor niestety z jednej strony śpi 12 godzin. On jak się kurwa położy, to się musi człowiek wyspać, żeby mieć energię na mordowanie. Ja nie odmówię mu tej przyszłości, Boże, przyszłości, przyjemności oczywiście, przyszłości też mu nie odmówię. Mogę nawet powiedzieć więcej, ja mu tą przyszłość ukształtuję na moje upodobanie. Szkoda, że nie mam żadnego samochodu, nic w garażu tutaj nie miałem, nic a nic, nawet jakiegoś dupnego kurwa quada. Nie, oczywiście, samochody z garażu znikają w tej grze po prostu w tempie ekspresowym, nie idzie niczego tutaj utrzymać. Halo, samochody. Dobra, nie, może wskakiwanie w kaktus to nie jest najlepszy pomysł, ale mamy jakieś takie gówno. Zdecydowanie nazwa gówno tutaj pasuje perfekcyjnie do tego samochodu. Trochę mamy do naszej rzeźni, ale raczej mam nadzieję szybko tam rad dojechać. Spierdale ode mnie, gościu we mnie strzela. Boże, co za ludzie. Nie. On jedzie za mną. On kurwa porwał samochód, jedzie za mną. Ej, to jest coś. Zajebałem gościowi samochód. Więc gościu zamiast podjebać inny samochód i wszyscy są szczęśliwi. O Boże, kota przyjechałem. To on podpierdoli samochód, ma swój samochód, ja mam swój. Wszyscy są szczęśliwi poza tym drugim gościem od drugiego samochodu. Nie, Trevor musiał, znaczy on musiał podjebać ten samochód po to, żeby gonić mnie i odzyskać swój samochód. Jaka w tym logika? No właśnie w ogóle w tym nie ma logiki. Tak też myślę. Orzesz, chuj. Oh shit. Dobra, jadę mniej więcej tak na wskroś, to jest zawsze bardziej trasa ekscytująca. Czego nie, że mam takie bugi, to powinien dać radę. Jedne co może mi przeszkodzić, to nagła odmienność terenu, która wyrośnie mi zaraz pod kołami. Czyli jak kurwa wlecę w dół. To chyba jedyne co mi może przeszkodzić dotarcie do mojego celu. A jak zetniemy sobie taką trasę, to powinniśmy tam być w Trymiga. Tak mi się przynajmniej wydaje. Matematyka powinna się tutaj zgadzać, jeżeli o to chodzi. A szczególnie, że możemy manipulować autem w powietrzu, to już jeżdżenie po wzgórzach to bajka. Nie, kurwa nie! Chuj, chuj, chuj! Okej, ludzie, jak sami pewnie zauważyliście, przed chwilą gra się skraszowała, co się jej zdarza, niestety. Ma swoje minusy wersja na PC, no ale jesteśmy już przy rzeźni. Tak więc zobaczmy, co się tutaj będzie w dzisiejszym przypadku działo. Ja myślę, że już czas się przerzucić na klawiaturę. I zobaczymy. O kurwa, wojskowi tutaj są. No to bosko. No, to nut, man. You just screw back on. Hey, what are you doing here, citizen? I said, what are you doing here, citizen? Nothing. Oh, I'm sorry. You're clearly a tourist.
My friends from up north, eh? A boot? Don't even say it like that. There's a moose loose about the hoos. Fuck off, you hoosier. Hey, hey, what's that about? Fuck hey. Sense! Oh, Jesus. It's a faint fucking accent. Get out you of can here. Hardly come on, tell. Come on, insurgent, insurgent. We have contact, we have contact. O kurwa, mamy granatnik. No to będziecie ewidentnie ciekawie. O kurwa. No dobra. Panowie, kurwa, wojskowi, zobaczymy, jak się będziemy bawili, kiedy wam rozpierdolę samochody, które na mnie jadą. Co wy na to, bitches? Wszędzie ogień, wszędzie zniszczenie, kurwa, i śmierć. Nie wiem, jak bardzo dam radę w nich tutaj utrafić. Nie jest to wbrew pozorom takie proste, kurwa, trafiać te wszystkie pojazdy. Moglibyście pomyśleć, że to, tutaj wystarczy wycelować, to już, kurwa, pikuś. Nie, to tak nie działa. One muszą przelecieć odpowiednią trasę, dopiero wtedy eksplodują i tak dalej. Mamy kolejnych kolegów, których też nie będzie łatwo. A nie, może jednak będzie ich łatwo, kurwa, trafić. Może czołg jeszcze przyjedzie. Czy to jest, kurwa, czołg? To jest, kurwa, czołg! O kurwa, i teraz muszę przeładować, serio. Ale czołg na szczęście ze mną przegrywa, bo jestem bardziej mobilny i chuj. Nice. No czołg, kurwa, tam jest! Rozjebałem czołg, rozjebałem czołg. Przeładuj, Trevor. Korzystajmy chwilę, że tutaj, kurwa, nikogo nie ma. No nie trafiłem w nich niestety, a szkoda. Double kill! Zapraszam, kutafony jedne, zapraszam. Przybiegnę do was, wiecie? Kurwa, kolejny czołg, serio. Będę tak miły i przybiegnę sobie pod ten czołg, co? Co wy na to? Co wy na to, czołgi? Kurwa, trafiłem w coś, Jezu, jedzie we mnie, szczątki we mnie jadą, pomocy. Gin czołgu, bo on mnie rozpierdoli, jak ja nie rozpierdolę jego. Złota zasada życia. Jeżeli ty czegoś nie rozpierdolisz, to coś rozpierdoli ciebie. No, kurwa, eksplodujcie. Co kurwa, kto następny? Z której strony będzie bliżej? Nie wiem. Tam jedzie jakiś, tutaj jadą koledzy. Nietrafiony, nie trafiony, ale ostatecznie zatopiony. Tak się to robi. Trafimy? Trafimy! Oho! Kurwa, jak w Batmanie go tak podrzuciło do przodu. Właśnie, służyłem mojemu krajowi, a wy mnie tu tak w chuja teraz chcecie zrobić? O nie, Bumble. To tak nie działa. Kurwa, Maj, co on zrobił w ogóle? On tu jakieś drifty napierdalają. Ja mam z nimi walczyć? Tępe chuje jeszcze się śmiały, że jestem Kanadyjczykiem. Kanadyjczycy rzekomo właśnie mają manierę mówienia, zamiast about, to mówią about i tak dalej. Oni sobie bekę z tego cisnęli, bo nie wiem, czy zrozumieliście, dlaczego tak się właśnie Trevor na nich wkurwił. To pozwólcie, że wam, to właściwie pozwoliliście i ja wam wytłumaczyłem, nie? Tak to działa. No kurwa, nie trafiłem. Ja próbuję tak ładnie wyprzedzać te pojazdy moimi pociskami, ale ewidentnie mi to nie wychodzi. Dobra, mam niewiele czasu jeszcze, muszę kurwa do tych dolecieć, byłoby miło. A pięknie. Jeszcze tam, kurwa, jest jakiś. Czy to jest pojazd? Nie, tutaj był z boku. Kurwa! Zaliczone. Ale jaki wynik? Wymagane strzały w głowę, kurwa? Serio, w głowę? Kolego. A ty co? Nie, spierdolił. Cholera jasna, dokąd spierdalacie? Ej, ale to jest sobie bardzo dobry plan. Dokąd oni spierdalają? Gdzie oni mają zamiar dobiec? Bo to mnie bardzo ciekawi. Nie wiem, dokąd oni spierdalają. Goście wysiedli z samochodu i biegną przed siebie. Do wody! A, dobra, jak do wody, to w porzo. Gonię was! Będzie berek zaraz. Jak zabiję któregoś, to pewnie, kurwa, od razu dwie gwiazdki momentalnie mi wskoczą. No biegnij, Trevor! Kondycha, wiem, że błotko, no i chuj, zaraz mi znikną z pola widzenia. Dobra, ludzie, zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić like'a i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa, pa.